Дорогие друзья, перед началом хотел напомнить вам, что все материалы этого видео и всех остальных видео на канале ⁇ Польский вслух ⁇ доступны в текстовом формате на бусти, а также приглашаю вас на мой второй канал с готовыми польскими матрицами, озвученными носителями языка. ПЛАНОВАНИЕ вытечки до Кракова День добры! Хотели бы мы do вытечку до Кракова для нашей группы grupa Наша группа, z с 10 человек. Dzień dobry. Oczywiście chętnie pomożemy. Na ile osób potrzebują Państwo bilety? Na 10 osób proszę. Dziękuję za informację. Czy mają Państwo preferencje co do godziny lotu? Najlepiej byłoby, gdyby to był poranny lot. Rozumiem, sprawdzę dostępność i ceny. Proszę chwilę poczekać. Organizacja wakacji na polskim wybrzeżu. Dzień dobry, chcielibyśmy spędzić wakacje nad polskim morzem. Czy możecie nam pomóc znaleźć odpowiednie zakwaterowanie i atrakcje? Dzień dobry, oczywiście, mamy wiele propozycji dla wakacji nad morzem. Kiedy planujecie wyjazd i ile osób będzie w grupie? Chcielibyśmy spędzić dwa tygodnie nad Bałtykiem w sierpniu. W naszej grupie są dwie dorosłe osoby i dwoje dzieci. Dziękuję za informację. Czy macie jakieś preferencje co do miejsca nad morzem? Czy też możemy zaproponować różne lokalizacje? Jesteśmy otwarci na różne propozycje, ale preferowalibyśmy spokojniejszą okolicę z dostępem do plaży. Zapiszę te informacje i przygotuję propozycję wakacyjnej oferty. Czy potrzebujecie również transferu z lotniska? Tak, będziemy potrzebować transferu z lotniska Gdańsk do miejsca zakwaterowania. Pytania o podróż objazdową po Polsce. Witam, chcielibyśmy zorganizować podróż objazdową po Polsce. Nie znamy dokładnych miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Czy możecie nam pomóc w zaplanowaniu trasy? Witajcie, oczywiście, mamy wiele ciekawych tras objazdowych. Jak długo planujecie podróżować i ile osób będzie w grupie? Planujemy podróżować przez 10 dni. W naszej grupie będzie dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Dziękuję za informację. Możemy zaproponować trasę, która obejmuje takie miejsca jak Kraków, Wrocław, Gdańsk i Zakopane. Czy to brzmi interesująco? Brzmi świetnie. Prosimy o więcej szczegółów. Organizacja Wycieczki Szkolnej. Cześć, jestem nauczycielem i chcielibyśmy zorganizować wycieczkę szkolną dla naszych uczniów. Planujemy podróż do Warszawy na jednodniową wycieczkę edukacyjną. Witaj, oczywiście. Oto jak możemy pomóc: ile uczniów będzie uczestniczyć w wycieczce, a także czy potrzebujecie przewodnika? Nasza grupa składa się z 30 uczniów i trzech nauczycieli. Tak, będziemy potrzebować przewodnika, który pokaże nam ważne miejsca w Warszawie. Świetnie, przygotujemy dla Was program wycieczki edukacyjnej, który obejmie wizytę w muzeach i historycznych miejscach. Proszę podać datę wycieczki. Planujemy wycieczkę na 10 października. Pytania o wizy i dokumenty podróżne. Cześć! Planujemy podróż do Polski i chcielibyśmy się upewnić co do wymagań dotyczących wiz i dokumentów podróżnych. Cześć! Oczywiście mogę pomóc. Jakie jest obywatelstwo i status prawny każdego z podróżujących? Jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych i mamy ważne paszporty. W grupie jest nas czworo dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Obecnie obywatele Stanów Zjednoczonych nie potrzebują wizy na pobyt turystyczny w Polsce krótszy niż 90 dni. Ważne jest, aby paszporty były ważne przez co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu. Dzięki za informację. Czy są jakieś inne dokumenty, które powinniśmy zabrać ze sobą? Pytania o pogodę i ubrania. Dzień dobry! Planujemy podróżować po Polsce i chcielibyśmy dowiedzieć się, jaka będzie pogoda w naszych miejscach docelowych. Czy możecie nam pomóc? Dzień dobry! Oczywiście mogę podać aktualne prognozy pogody w tych miejscach. Gdzie dokładnie planujecie podróżować? Nasze główne cele to Warszawa, Kraków i Zakopane. Dziękuję za informację. Sprawdzę aktualną prognozę pogody dla tych miast i podam Wam szczegóły dotyczące temperatury i opadów. Bardzo dziękujemy. Czy moglibyście również polecić, jakie ubrania powinniśmy zabrać ze sobą, biorąc pod uwagę prognozowaną pogodę? Oczywiście, podam sugestie co do ubrań w zależności od prognozy pogody w każdym z tych miast. Pytanie o dostępność przewodników. Cześć, planujemy odwiedzić różne zabytki i atrakcje w Polsce. Czy możemy zarezerwować przewodnika, który pokaże nam te miejsca? Cześć, oczywiście możemy zorganizować przewodnika dla Waszej grupy. Proszę podać daty i miejsca, w których będziecie potrzebować przewodnika. Nasza podróż planowana jest na 20 lipca i potrzebujemy przewodnika w Warszawie, Krakowie i Zakopanem. Dziękuję za informację. Zarezerwuję przewodników na te daty i miejsca. Czy macie jakieś szczególne preferencje dotyczące języka, w którym ma prowadzić przewodnik? Chcielibyśmy, żeby przewodnik mówił po angielsku. Zapytanie o dostępność wycieczki fakultatywnej. Cześć, czy oferujecie jakieś wycieczki fakultatywne podczas naszej podróży? Witajcie, tak, mamy wiele opcji wycieczek fakultatywnych. Czy jesteście zainteresowani jakąś konkretną wycieczką? Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o wycieczce do Auschwitz. Czy jest dostępność na tę wycieczkę? Sprawdzę dostępność na tę wycieczkę. Proszę chwilę poczekać. Pytanie o ubezpieczenie podróżne. Witam. Czy oferujecie ubezpieczenia podróżne dla naszej grupy? Dzień dobry. Tak, możemy zorganizować ubezpieczenie podróżne. Czy potrzebujecie ubezpieczenia medycznego, bagażowego, czy też innych rodzajów? Interesuje nas przede wszystkim ubezpieczenie medyczne, które obejmuje ewentualne koszty leczenia za granicą. Oczywiście, pomożemy Wam wybrać odpowiednie ubezpieczenie medyczne i dostarczymy wszystkie potrzebne informacje na ten temat. Potwierdzenie rezerwacji i płatności. Chcielibyśmy potwierdzić naszą rezerwację i dowiedzieć się, jakie są dostępne opcje płatności. Oczywiście, chętnie potwierdzimy waszą rezerwację. Proszę podać nam numer rezerwacji. Numer rezerwacji to XYZ123. Czy możemy dokonać płatności online lub przekazać wam gotówkę w biurze? Oczywiście, możecie dokonać płatności online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przekazać nam gotówkę w biurze. Proszę podać preferowany sposób płatności. Wybieramy płatność online kartą kredytową. Dziękujemy za potwierdzenie. Przesłaliśmy na podany adres e-mail link do płatności online. Proszę dokonać płatności w ciągu 24 godzin, aby potwierdzić rezerwację.